Panie Marszałku, Wysoka Izbo, postaram się szybko odpowiedzieć na pytania. Rzeczywiście z satysfakcją, jeśli mogę, stwierdzam, wszyscy nadążają za tempem dyskusji, co dobrze rokuje z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o procedowanie w komisji. Na początek, jeśli można, Panie Marszałku, sprostowanie. Ja wprowadzając w temat ustawy wypowiedziałem takie zdanie, że obecnie w rejestrze przedsiębiorców około 30% przedsiębiorców go po prostu ignoruje. Niestety proporcja jest jeszcze gorsza. 70% przedsiębiorców go ignoruje, a tylko 30% w rejestrze występuje. To może nie być bardzo ważne, ale to jest też, narzuci pewien tok dyskusji. Co prawda te 30%, jak sprawdziłem przed chwilą, wprowadza około 80% strumienia opakowań, natomiast odpadowych i odpadów opakowaniowych, ale tym niemniej jest to najwyraźniej mniej niż powszechny system obowiązujący, stąd konieczność zmiany czy uchwalenia ustawy. Na pytania pana posła Będkowskiego o udostępnianie danych z rejestru. Rzeczywiście w artykule 10 pomieszczamy tam wybór do uzyskania takich regulacji. Jeśli komisja, w trakcie obrad komisji uznamy, że uznacie państwo, że sprawa jest do podniesienia tak, żeby dostęp w formie elektronicznej był miał wyższość nad innym dostępem, jesteśmy w stanie to oczywiście dyskutować, ale nie bardzo chcielibyśmy odbiegać od przyjętego kanonu gdzie indziej. Okres 5-letni wymazania danych czy usunięcia danych z rejestru. Gdyby go zmieniać, musielibyśmy też zmienić okres przedawnienia. Przedawnienia z tytułu braku udziału w rejestrze, czy w ogóle z tytułu naruszania regulacji ustawowych dotyczących rejestru, przedawnia się po 5 latach. Logiczne jest w związku z tym, że usuwanie danych z rejestru następuje również po 5 latach, bo to dotyczy żywych organizmów gospodarczych. Ale to też jest oczywista sprawa do dyskusji. Jeśli znajdziemy dobry argument, żeby to zmieniać, możemy oczywiście na ten temat dyskutować. Na razie chcemy, żeby to było spójne z okresem przedawnień. Pan poseł Chmielowiec pytał o poziomy odzysku i recyklingu. Pytał również, jakie kary nam grożą w przypadku nieterminowego bądź niewdrożenia czy nienotyfikowania właściwego ustawy. Odpowiadam bardzo krótko. Według naszych kalkulacji te kary wynosiłyby około 80 tysięcy euro dziennie. Natomiast jeśli chodzi o poziom recyklingu i poziom odzysku, te wielkości są publikowane corocznie w GUS-ie. My, szczerze mówiąc, mamy co prawda bezpośrednio to z informacji marszałków i nie zawsze to się pokrywa, ale w pewnych granicach owszem pokrywa się. Odzysk mamy po ten, do którego mamy dość dużą pewność, że jest właściwy, to jest około 50% opakowań i odpadów opakowaniowych. Jeśli chodzi o rzeczywisty poziom recyklingu, około 30%. W związku z tym brakuje nam odpowiednich procentów do wysokości 55 i 60, które są wymagane w 2014 roku z przepisów dyrektywy. Pytanie jeszcze było w podobnym tonie pana posła Warzechy i to się pytanie się przewijało w pytaniach kilku państwa posłów co do gwarancji, że wprowadzając przepisy ustawy w 2014 roku uzyskamy odpowiednie wskaźniki. No, gdybyśmy w to nie wierzyli, nie przedkładalibyśmy tego projektu ustawy. Jeśli państwo znajdziecie w niej luki takie, które mogą przyspieszyć osiągnięcie tego wskaźnika, będziemy wdzięczni i oczywiście weźmiemy je pod uwagę. W tych granicach, w jakich jesteśmy to w stanie oszacować, tak powinniśmy zdążyć. Gwarancji nigdy pełnej nikt nie da, natomiast w granicach niedużego błędu powinniśmy zdążyć osiągnąć na koniec 2014 roku wskaźniki wymagane przez komisję, zarówno te generalne, jak i pojedyncze dotyczące poszczególnych materiałów opakowaniowych. Pan poseł Brzyzny pytał o relacje z innymi ustawami. Tu ja nie czuję się komfortowo, dlatego że ja nie zajmowałem się ustawami odpadowymi. Robię to dopiero od niecałego roku. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak dokładnie przebiegały uzgodnienia. Natomiast to, co mogę powiedzieć, na 6 ustaw w dziedzinie odpadów, to znaczy ustawy głównej odpadowej, ustawy o odpadach opakowaniowych i opakowaniach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o
wrakach samochodowych, czyli o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym z katalogu tych ustaw, które cały czas są na bakier z przepisami unijnymi. W 5 przypadkach mamy bądź proces w ETS-ie, wniosek do ETS-u złożony przez stronę unijną, bądź zgłoszone wcześniej naruszenia, a to w postaci uzasadnionej opinii, a to wcześniejszych uwag. Mamy dużo zapóźnień. Trudno mówić, co powinno być z czym korelowane przy procedowaniu, natomiast staramy się na tyle skorelować same przepisy i meritum poszczególnych projektów, żeby one były możliwie spójne, co będziecie Państwo posłowie mieli okazję przy procedowaniu w komisji jeszcze dodatkowo sprawdzić. 5-procentowy odpis na edukację, o który pytała również Pani poseł Fabisiak. Najpierw co do sumy, to jest organizacje przeznaczają do tej pory taką samą kwotę, taki sam procent, taki sam odsetek, 5% przychodów. Zwracam uwagę, że to jest nałożone na przychód, nie na zysk, tylko na obrót tak naprawdę, więc to jest dość uciążliwy dla nich, uciążliwy nałóg. Mniej więcej szacujemy obroty tych wszystkich organizacji na około 50 milionów złotych rocznie. W związku z tym kwota 5% z 50 milionów to jest 2,5 miliona złotych, niecałe 3 miliony. To gdyby prowadzić powszechną kampanię na przykład w gminie, 2,5 miliona złotych podzielić przez 2,5 tysiąca gmin, wypadłaby ta kwota skromnie. Inaczej ona jest troszkę zarządzana, w związku z tym efekt nie jest najgorszy. I w konsultacjach społecznych, jak jeszcze sprawdziłem, bo to też nie za mojej świadomości było prowadzone w całości, w konsultacjach społecznych ten odsetek się utrzymał. On nie jest przepisany co do kwoty ani odsetków w przepisach unijnych. Jest tylko nakaz prowadzenia działalności edukacyjnej. Oczywiście w domyśle ma to być prowadzone w sposób skuteczny i sensowny. Wydaje się, że ten 5-procentowy, że podniesienie 5-procentowego progu byłoby bardzo trudne ze względu na obciążenie samych organizacji. Natomiast gdyby rozszerzyć bazę i zwiększyć ilość organizacji, zwiększyć przez to ilość obrotu, na co liczymy, sam strumień pieniądza powinien wzrosnąć. Było jeszcze pytanie od pana posła Polaka w sprawie. Tutaj ja zrozumiałem, że było mowa przede wszystkim, znaczy głównie o powiązanie tej ustawy z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ja pozwolę sobie nie zgodzić. Jest pewna spójność w przepisach, która wystarcza do tego, żeby obie ustawy dobrze działały. Natomiast poziom zainteresowania ustawą o czystości i porządku, utrzymaniu czystości i porządku w gminach rzeczywiście jest wysoki. Myśmy odpowiedzieli do tej pory na 90 interpelacji. Zdajemy sobie sprawę również, odpowiadamy też na bieżąco na listy i interwencje dochodzące bezpośrednio, a to od samorządów, a to od pojedynczych ludzi, pojedynczych obywateli. Ta ustawa trochę jest zaskakująca, że ona po tylu, bez wahania mogę być, latach procedowania w Sejmie, po wprowadzeniu z rocznym wyprzedzeniem, bo jak naprawdę tak przecież ona została zaanonsowana i uchwalona w lipcu w zeszłym roku, weszła w życie 1 stycznia ze skutkiem na 1 lipca przyszłego roku, wciąż budzi takie kontrowersje, mimo absolutnie z przekonaniem, to mówię, niezmiennego stanowiska ministra środowiska i całej administracji w sprawie utrzymania przynajmniej tych, znaczy utrzymania wszystkich zapisów oczywiście, a zwłaszcza tych fundamentalnych, tych, które mówią o konkurencyjnym rynku i o tym, że trzeba stosować konkurencyjne mechanizmy przy wyborze przedsiębiorstw do odbierania i zagospodarowywania strumienia odpadów komunalnych. I powtórzę to jeszcze raz, jeśli mam taką okazję, nie będzie w tej sprawie planu B. Po prostu rząd go nie ma. Ustawę trzeba będzie wdrożyć w brzmieniu istniejącym, ale to jest inny temat ustawowy. Dziękuję bardzo, panie marszałku.